Cześć, nazywam się Marcin. Od 7 lat jestem uzależniony od Minecrafta. Sprawia mi to naprawdę wielką pasję. Masz może trochę cobblestone'a? Trochę cobblestone'a. Masz może trochę? Daj trochę sugarcy. Ja nie wiem, o co chodzi, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Elo 320, jestem Tricus, jest godzina 6:50 rano. Ja w tej chwili śpieszę się, aby zdążyć do Krakowa i w tym czasie zatrzymałem się tylko na chwilkę w takim parku, aby po prostu zamienić z wami parę słów. Więc słuchajcie, plan dnia jest taki, że wsiadam w pociąg o 7:50, mam nadzieję, że zdążę. Następnie jadę właśnie do Krakowa i już o 12:00 mam meeting boxa z moimi widzami, gdzie będzie można sobie zbić ze mną pionę, będzie można zrobić sobie ze mną zdjęcie, autograf także zebrać itp. itd. Potem mam stoisko jeszcze z koszulkami, więc także z wami na pewno pogadam. I stwierdziłem, że to jest właśnie świetna okazja do takiego małego porannego vloga, bo bardzo lubię vlogować, nie wiem dlaczego, jestem tylko tak prześwietlony w tej chwili. No ale dobra, muszę się śpieszyć, żeby bez kitu zdążyć. Widzimy się w następnych ujęciach. Łapkę w górę zostawcie, pamiętajcie. Jako, że mam 4 minuty do autobusu, to stwierdziłem, że opowiem wam historię tego pieska, którego wam pokazałem. Otóż słuchajcie, gdy miałem jakoś 9 lat, czyli 11 lat temu, to ten piesek cały czas sobie po prostu chodził, ale... O matko, jak samochody zagłuszają mnie chyba trochę, ale dobra, nieważne. Ten piesek sobie cały czas chodził, ale właśnie nie sam, ale z innym pieskiem te 11 lat temu. I te pieski zawsze były razem i tak dalej. Jednego nazwaliśmy z kolegą Pimpek, bo zawsze po drodze tam się do nas przymilały, jak wracaliśmy ze szkoły itp. itd. No ale pewnego dnia nagle zaczął się pojawiać tylko ten jeden piesek, więc to dosyć smutna historia takiej psiej przyjaźni, która nagle się skończyła. Ciekawi mnie bardzo, dlaczego tam ten drugi piesek odszedł. Może nie umarł, nie zdechł, tylko nie wiem, może się pokłócili. No to raczej mało prawdopodobne. Pewnie pieski nie mają psich kłótni. Aczkolwiek no jestem bardzo ciekawy. Okej, ogółem jestem już w centrum, ledwo się wyrobiłem na pociąg, znaczy jeszcze nie wiem. Ogółem to cały czas, szczerze mówiąc, biegnę. Lecimy na pociąg, mamy go o 7:50. Jestem już od dosyć dawna na tej arenie Tauron w Krakowie. Już byłem na ściance, pewnie będą jakieś zdjęcia. Rozdawałem autografy, właśnie robiłem sobie fotki. Teraz stoję na stoisku, sprzedaję koszulki, dopadłem moją czapeczkę. Jest całkiem spoko, link macie oczywiście do sklepu z koszulkami, z czapkami i tak dalej. Teraz pokażę wam, jak to wygląda od naszej strony takiej. Specjalnie dla nas były zrobione barierki, były zrobione takie różne rzeczy. Nie wiem, czy mnie dobrze widać w ogóle, chyba nie za dobrze, aczkolwiek postaram się wam pokazać dealera i innych. Siema! Dealer, Dokness, MWK, wszyscy gdzieś poszli, zostałem tylko ja, jestem na moim stoisku. Pilnuję koszulek tutaj razem z paniami. Zostawcie łapki, jeżeli chcecie, żeby takie panie sprzedawały też wasze koszulki. To jest dobra promocja, nie? O, nawet buziaki dostaliście. Okej, elo, znalazłem wreszcie ten, dealera Tricusa i MWK. Moich ulubionych youtuberów. Ogółem teraz kazali nam sobie pójść gdzieś, gdzie nikogo nie ma, więc jesteśmy, co nie? Nie, zabronili mi stać na stoisku MWK, bo prawie pękło i ten. Wszystko prawie pęka. Pęka mi prawie guzik w spodniach. A od czego? Pęka mi guzik w spodniach od mojego tłuszczu. Za dużo zjadłeś. No dzisiaj tak. Ojej. Dealer, tobie odwala od tłumu. Słuchajcie, w ogóle mamy dla was też... Uwaga kochani, drogę przeoduje! Meetup i po meetupie, jak to mówią, co nie? To by pomyślał, tak szybko zleciało. Jak ci się podobało, Karol? No na pewno to nie zleciało mi szybko. W sumie 6 godzin. Jak na 6 godzin siedzenia, to zleciało dosyć szybko. Nie byłem ani razu na hali, stary. Ani razu nie byłem na tej hali głównej. Chciałem sobie zobaczyć, co tam jest chociaż, ale... I co tam było? No nie dało się, bo ludzie starsi przylegali. No, wokół mnie też się zbierała grupka od razu, więc ogółem nie udało mi się pochodzić. Ale reszta to powiem, że sztynks po prostu. O co tutaj jest?
wóz strażacki grający kozackie. Siemanko, jak tam w Lukasie? Kurdeczku. Dobrze, dziękuję. Ja się wloguje, jak się wloguje, no co? Jak się wloguje? Jak się wloguje, Ernest, co? Fajnie się wloguje? Fajny vlogek robi się, fajny, nie? No fajno, będą łapeczki, nie? Ernest, no? Co fajny ten vlogek, fajny ten vlogek. Weź do, daj pizzu. Podoba ci się ten vlogek. Daj do Nate'a. Idziemy na Ubera. Idziemy na Ubera, jesteśmy wszyscy. Mordy, jesteśmy już w hotelu. Patrzcie, jaka lampka tutaj jest. Jest kaszlący dealer. Podjarał się jedną rzeczą bardzo. No, no, nową rzecz dealerek odkrył w ogóle w swoim życiu. Trzymaj laptop. Sponsor dzisiejszego odcinka. Tak, sponsor dzisiejszego odcinka. Odkryliśmy żel. Żel pod pachy. Teraz będę odpakowywał fanarty, które dzisiaj dostaliśmy, ponieważ mamy znowu cały worek świętego Mikołaja. Ho, ho, ho! Co dzisiaj przywiozły nam święta? Dobra, zobaczmy to w takim razie. To tak, tutaj to jest ewidentnie dla mnie, bo jest z kwiatuszkiem, a jestem takim dzieckiem kwiatu. Polskiego YouTube'a. Polskiego YouTube'a, dokładnie. Więc teraz weźmiemy sobie, otworzymy, zobaczymy od kogo to w ogóle jest. Mam nadzieję, że jest napisane, bo bardzo mi się podoba opakowanie. Może będą słodycze albo cukierki. Albo nie wiem, coś słodkiego. Dostałem tak, jajko, które się odbija, chyba. Jakie jest, nie? Dostałem... Jak dużo jest takie jajko zwykłe? Rzucam nimi o ziemię zawsze. Nawet nie wiecie, ile sprzątanie. Król smoków wodnych, czapeczka. Ale mi to uciska, bo twarz... Nie, to było dla mnie, akurat. Zobaczymy, co jest w tym. Mini tiktaczki, ojej, to jakie słodziutkie, normalnie zawsze chciałem takie dostać, jejku. Najśmieszniejszy prezent na świecie! Czekaj. Niezłe! Dobra, przejdźmy dalej. Czekolada, bardzo dobra, Oreo, same czekolady Oreo mi kupujecie, nie wiem skąd to zamiłowanie. Tutaj jest Dealer and Dogness, ktoś do nas przyszedł w ogóle, otwórzmy. Tutaj jest iSuper EWK. O, Elo Mordo, chodź, pootwierasz ze mną paczkę włóczka na odcinku. Nie masz siły, no dobra. Stary, co teraz robimy? Chodź za mną, idziemy do przodu. Idziemy... Znaleźć miejsce, w którym możemy schować moją walizeczkę. Chodź, chodź. Tutaj, chodź za mną, chodź. Ogółem teraz mamy jakieś 3 godziny tylko dla siebie, co? Nareszcie, stary, mamy exploring. Tak, możemy poeksplorować trochę piękne miasto Kraków. Musimy znaleźć jakieś żarcie. Wiedzieliście, że Kraków kiedyś był stolicą Polski? Każdy to wiedział, stary. Wiem. Każdy to wiedział. Chciałem bardziej edukacyjną być jakiś też materiał. A to nie jest bycie edukacyjnym, stary. Czy wiedziałeś o tym, że w Krakowie mieszka ponad więcej ludzi niż w miastach obok? Tak, to też każdy wiedział. W każdym razie idziemy znaleźć jakąś sałatkę, ponieważ jedliśmy wczoraj bardzo ciężkie żarcie. Kepsa, hamburgera, jakąś kanapkę. I idziemy znaleźć dobrą sałatkę gdzieś w ładnym miejscu, nie w galerii żadnej. Dobra, stary. Dobra, ja wpiszę dobre sałatki. O to chodzi, stary, w oglądaniu Krakowa, żeby znaleźć coś ładnego. Chcesz we vlogu mieć coś ładnego, przyznaj się. No, jesteśmy teraz na Kazimierzu, nie mamy pojęcia, czemu tu przyjechaliśmy. To była zupełnie randomowa decyzja, ale może będzie... No co, no znaczy, stary? Bo chcieliśmy zjeść, a raz tak. Powiedział, że do Kazimierz zjeść. No właśnie, znaczy, bo to jest jakaś zabytkowa dzielnica, taka, ale... gdzie jest życie takie nie kulturowe, mi... ale nie bardzo drogie, co nie? Ale stary, nie wiem, czemu pytasz, czemu... Nie. No ale tak wszyscy mówią, stary, więc ogółem powinniśmy tutaj dorwać jakąś sałatkę sobie. Wiecie, co jest denerwujące w tym zamku? To, że ta wielka, piękna, monumentalna budowla dawniej była moja, była mojej rodziny, ale mój pradziadek niestety stwierdził, że musi to sprzedać. Czemu? Co chciał kupić? Chciał kupić bardziej modern chatę, bo wiesz, to jest takie, że no, wyobraź sobie, podchodzisz do ziomala i mówisz: ej Elo, wbij do mojego zamku, nie? I każdy ci mówi: typie, czy ty w średniowieczu mieszkasz? Zamki były modne 2 dekady temu, nie? I kupił sobie taką willę jakby w łazienkach po prostu, nie? Ten zameczek taki, to już mniej właśnie pałacyk, nie? Wtedy pałacyki były właśnie modne, jak on to sprzedawał. No, ale ja ogółem bym... Ja bym zgłosił ogólnie swoje żądanie, że mi się to należy. Jesteśmy już teraz z dealerem w Warszawie. Widać było trochę pałac, możecie mi więc uwierzyć. To nie jest to montaż, ani green screen.
Tak, dokładnie. Bo to by było trudno zrobić na green screenie, co teraz zrobiłem, nie? Nie zrobiłeś tego, nie umiesz tak montować. W każdym razie było spoko, wróciliśmy sobie z meetupu z Krakowa. W sumie wszyscy wiedzą, to nie wiem po co to mówię. Ale chciałem jakoś ładnie zakończyć tego vloga. Pamiętajcie, że w karcie macie poprzedniego vloga, macie jakąś playlistę i tak dalej. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. To było na tyle. A było fajnie? Było fajnie w Krakowie? No, mówiłem, że było fajnie w Krakowie. Okay, dobra. Na razie.